Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj można powiedzieć, że ostatnie takie sentymentalne podejście do legendarnego lochu, dlatego że o godzinie 18 już zamyka swoje wrota. Najprawdopodobniej zostaną one otwarte ponownie dopiero jakoś w okolicach Halloween, jakoś tam na jesień i tak dalej, więc no troszeczkę odpoczynku można powiedzieć od tych legendarnych lochów będziemy mieli. No i dlaczego robimy je właśnie tutaj na Berserku jako takie można powiedzieć, tak jak mówię, ostatnie podejście? Dlatego że na Berserku, co jest dość smutne, brakuje nam w dalszym ciągu butów legendarnych. No słabiutko, dlatego że jeżeli nam nie wydropią, no to tych butów sobie nie ulepszymy i będziemy musieli mieć cały czas te. No wiadomo, śmiesznie to wygląda, jak nie pasują do kompletu i tak dalej, no ale co zrobić? Dlaczego jest to smutne, możecie zapytać? Ano dlatego, że jak widzicie tutaj na tym berserku zrobiliśmy ten lock już 27 razy, więc no jest to naprawdę potężna ilość. Przeważnie tak średnia to jest około 20, maksymalnie 5 prób i już wszystkie itemki powinniśmy mieć, jakie po prostu dropią z tego legendarnego lochu. Cały klaser właśnie, ta strona powinna być wypełniona, no a my tutaj 27, no i w dalszym ciągu tych butów nie mamy. Szkoda, no ale zobaczymy, może dzisiaj się uda. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma gry, karty podarunkowe, doładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że posiadają live chat, czyli tak zwany support na żywo 24/7. Jeżeli byście mieli problem ze swoim kluczem, który zakupiliście na ich stronie albo coś takiego, to możecie od razu do nich napisać i od razu będą rozwiązywać Wasz problem. Zachęcam do skorzystania z linków w opisie, macie tam link do gierek, macie link do kart podarunkowych, zachęcam do skorzystania z oferty. Możecie również założyć sobie konto z mojego reflinka, dostaniecie 1 euro na start, czyli w tym momencie to jest około 4,50. No i również posiadam swój kod rabatowy Neutral, który daje Wam 3% zniżki. Mogę Wam zaprezentować, jak to działa. Na przykład wejdziemy sobie tutaj w Battlefielda 4, klikamy kup teraz, no i jak widzicie mamy wiele metod płatności, no i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Wpisujemy Neutral i powinniśmy dostać właśnie 3% zniżki, więc uważam, że jest to fajny deal, fajna opcja, no i naprawdę warto. Oprócz tego pokażę Wam na swoim wojowniku, bo tam tak naprawdę najbardziej starałem się, żeby to zrobić jak najbardziej efektywnie ten legendarny loch. Pokażę Wam, ile tam prób, ile podejść miałem, ile golda wydropiliśmy i takie statystyki, bo widziałem, że prosiliście mnie o taki film. No i tak jak mówię, tutaj sobie zaraz przejdziemy i zrobimy to ostatnie podejście tego legendarnego lochu. Na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem. Teraz zjeżdżacie w dół, zostawiacie łapeczkę, będzie mi bardzo miło. Zostawiacie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo widziałem, że ostatnio w ogóle dobiliśmy 12400 subików, także za to Wam bardzo dziękuję. No i co najważniejsze w tym odcinku, jeżeli chodzi o ogłoszenia, to bardzo możliwe, że dzisiaj o godzinie 18 na Twitchu będzie live'ik, jakiś tam spokojny live'ik, poogarniamy sobie wszystko i tak dalej, ale tak jak mówię, bardzo możliwe, że go odpalimy, taki można powiedzieć test przed piątkiem, przed startem W50, żeby ten streamek właśnie w piątek dobrze działał, więc zapraszam, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie, chociaż to jeszcze nie jest na 100%, tu od razu zaznaczam, że może tego streamka nie być, zobaczę, jak mi się tam dzień ułoży, ale najprawdopodobniej właśnie o godzinie 18 sobie odpalimy tego streamka i tam coś porobimy, także o 18 możecie na Twitcha sobie zajrzeć. Co więcej, no i tyle chyba, i możecie napisać w komentarzu, jakie są Wasze statystyki w legendarnym lochu, jak tam Wam poszło, ile zebraliście itemów legendarnych, epickich, ile golda i tak dalej, to również chętnie sobie poczytam. Dobra, zanim jednak przejdziemy tutaj do tego legendarnego lochu, to może na wojownika zajrzymy, dlatego że tak, na wojowniku, jak widzicie, statystyki lochu 22 podejścia. 22 podejścia nam zajęło, żeby zdobyć wszystkie itemki, jak widzicie, legendarne. No na wojowniku wiadomo, to jest mój main, to był priorytet, dlatego też fajnie, że tutaj no w miarę szybko nam się udało to zrobić. No i tak naprawdę co? No 22 to takie w miarę okej, nie? Taka powiedzmy średnia jest dobra i fajnie, że udało nam się to zrobić. Chyba najdłużej czekaliśmy na pierścionek, ale ten pierścionek też tam około 3 albo 4 podejścia i nam wyleciał. No i jak widzicie 20 właśnie dwa rany, można powiedzieć, tego legendarnego lochu. No i udało się wszystko zebrać. Próby na podejście z najlepszym wynikiem 3. Miałem chyba 2 albo 3 takie bardzo szczęśliwe próby, gdzie wystarczyło, że właśnie 3 razy się odrodziłem i przeszliśmy cały loszek. Wiem, że da się zrobić na 2 i wiem, że niektórzy robili na 2. Jeżeli komuś z Was się udało, możecie napisać w komentarzu. Ale no właśnie, nie wiem, no to by musiało co chwilę jakieś buffy na leczenie, co chwilę coś tam musiało lecieć. Debuffów też bardzo malutko, żeby na 2 przejść. Na 3 to już była taka bardzo szczęśliwa próba, z tego co pamiętam, no ale to był taki nasz najlepszy, można powiedzieć, wynik. Suma pokonanych wrogów prawie 900, tu nam jednego zabrakło. Suma zdobytych epickich przedmiotów 162, więc no bardzo dużo. No i zarobiliśmy na samym legendarnym lochu prawie 1,5 miliarda golda, czyli prawie 150 tutaj statystyk, także no to też nie jest jak najbardziej zły wynik. Także no tak to wyglądało po prostu na wojowniku. Nareszcie Wam nie będę pokazywał, bo tak jak mówię,
mówię, no na Wojowniku się najbardziej staraliśmy, no i ten Berserk można powiedzieć dość smutny, gdzie tu się przełącza tutaj, ten Berserk można powiedzieć taki najbardziej smutny, no bo jednak no 27 podejść i nadal brakuje jednego itemka, słaba, ale za to zobaczcie na Berserku wyższy level o ponad 20, no i już zebraliśmy tego golda prawie 2 miliardy 300 milionów, więc prawie 230 statystyk tutaj zebrane, także no widzicie, tego golda więcej leci właśnie na takim wyższym levelu, chociaż no wiadomo, też tych 5 prób zrobiliśmy więcej. Dobra, to co, wchodzimy chyba, no i próbujemy, no będę się starał tutaj jak najlepiej to zrobić, wiadomo, na początku sobie zbieramy klucze, może ja tutaj będę starał się jakoś w miarę mądrze to przechodzić, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, no ale może, no zobaczcie, póki co w miarę idzie, dwa bufiki na sam start. Wiecie co, ja tutaj tych uników może będę używał. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, dlatego że wiadomo, na początku te potwory zabierają jednak niezbyt dużo statystyk. Tego ominiemy, bo jeszcze mamy bufika. Niezbyt dużo statystyk, więc HP niezbyt dużo, nie statystyk, więc może bardziej oczywiście opłaca się ich bić, żeby te kluczyki dropić, no ale póki co niech będzie tak jak jest, że będziemy ich unikać, zobaczymy jak nam to wyjdzie, jakiś itemek epicki, zostawimy jedno miejsce oczywiście, żeby po prostu było, no ale dobra, na razie tutaj mamy jakieś drewno, musimy pilnować i to miejsce cały czas oczyszczać, no jestem cały załadowany tymi epikami, no bo wiadomo, że teraz dobrze było to wykorzystać, tutaj akurat fejkowa skrzynka to niedobrze, tu sobie spróbujemy wejść tu, tutaj cyk, buciki jakieś od razu możemy sprzedać, no jestem załadowany, no bo wiadomo, no legendarny loch to jest idealna, można powiedzieć, farmiarka epików, wiecie co, ja tutaj coś rzucałem do toalety, już rzucałem, dobra, to ja może będę po prostu to rozmontowywał, dopóki nam się, no wiadomo, powinienem zmienić wygląd, ale to tam mniejsza z tym, okej, okay, mamy leczenie, więc dobra, nie jest najgorzej, no i git, możemy teraz zacząć walczyć, w sumie jakoś to nam idzie, powiem wam, 19 podejście, my jeszcze mamy nawet nie połowę życia, tutaj sobie tą pułapkę, myślę, że za dużo życia stracimy, więc oj, tam powinienem dodać do wiedźmy, no ale trudno, dobra, lecimy dalej, lecimy, cyk, tutaj jakieś kryształki, no bardzo, jeżeli by, chciałbym to zrobić właśnie jeszcze dwa razy ten loszek, jeżeli w tym by nam się nie udało tych butów dropnąć, dlatego też chcę bardzo tak jakoś, wiecie, mądrze powiedzmy tym rozdysponować, tu jakiś paseczek nam poleciał, ale też od razu rozmontowanie, no ja tutaj już powymieniałem im itemki, wszystko mam dosłownie dopchane, tutaj kuferek też mam wypchany, tak jak mówię, no wszystkie te epiki są właśnie po to, żeby tutaj jak najdłużej przetrwać po prostu bez weekendu epickiego, wiadomo, do kibla, do kowala i tak dalej. Okej, okay, no i już rozmontowań, a nie, mamy jeszcze jedno, dobra, to możemy sobie rozmontować, no i lecimy dalej, tu już musimy próbować uciekać, jeżeli nam się uda to git, jeżeli nie to szkoda, chociaż zobaczcie, udało nam się i mamy tego pana, tylko że mamy zaledwie 4 klucze i co my byśmy chcieli zrobić, przy takiej ilości HP to chyba ten kciuk będzie lepszy, powiem wam szczerze, chociaż dobra, no tutaj akurat nam się za bardzo nie przyda, chociaż na wyleczy, to zawsze na plus. Ten kciuk jest jak najbardziej git, można by powiedzieć, że nawet na równi z mięśniaczkami bym go zestawił. Troszeczkę nas tu podleczy, mimo wszystko jak widzimy dostaliśmy debuffa bardzo niekorzystnego dla nas, no ale okej. Okay. I tutaj, no dobra, walczymy, nie? Oj, teraz jeszcze ten debuff, no ale dobra, no póki co chyba ani razu jeszcze żeśmy się nie odrodzili, więc powiem wam, że fajnie, fajna próba nam się trafiła, no ale zaraz tutaj niestety będziemy musieli paść i to już jest chyba ta próba, no bo zobaczcie, tu jeszcze mamy, no nie uciekniemy, po prostu zginiemy, ale nie jest źle, dobra, bardzo dobre podejście jak na start, lecimy dalej, dostaliśmy jakąś zbrojkę, którą sprzedajemy, no muszę to regularnie robić, dlatego że wiecie sami, że tutaj nam zaraz braknie miejsca, jeszcze zapomnę o tym, legendarki nie dostaniemy i w ogóle będzie kaplica, dostaliśmy debuffa, ale nie jest wcale taki straszny, tu możemy iść w tą stronę, rękawice sobie sprzedamy, no teraz już to HP nam o wiele szybciej stopniało, nie podnoszę tych szkieletów, nie ma to sensu w moim przypadku, ja już tego nie robię pod golda, tylko to robię, żeby po prostu przejść i zdobyć legendarkę. Okej, okay, no i co, teraz chyba zginiemy na hita, nie jestem pewien, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że chyba na hita zginiemy, więc nie ma co z nim walczyć, ale nie wiem, czy nie zaryzykuję, czy może uciec, no mamy tylko 8 kluczy, więc to jest słaby wynik, dość, można by powiedzieć, dobra, spróbujemy, no właśnie, zginąłem na hita, to była głupota, bo nieraz jest tak, że ten HP wizualnie wam, nam zabierze więcej przeciwnik niż kolejny i dzięki temu ja się zawsze mylę, że na przykład próbuję uciekać, a się okazuje, że jeszcze jednego hita bym ustał, no i teraz mamy leczenie, no to leczenie nam za bardzo nie pomogło, no ale dobra, niech będzie, mamy 10 kluczyków, no jak na 50 pokój to nie jest jakiś tam wybitny wynik, jakieś buciki są na wszystkie cechy, no niestety musimy ich sprzedać, no nie ma wyjścia, i tak bardzo dużo tutaj epików sprzedałem, no i co, i uciekamy teraz, tutaj znowu niestety przeciwnik, znowu nam się nie udało uciec, tutaj cyk, zaraz będziemy mieli klucznika dokładnie i temu klucz.
zrobienia 40 niecałe pokoi. No ale git, no lecimy dalej i tak to nie idzie, powiem wam, najgorzej. Chyba jeszcze raz będziemy w stanie zrobić, chyba nam jeszcze grzybów zostanie. Ale okej, tu mamy znak zapytania, możemy spróbować uciec, udało się. No teraz uciekamy, nie? Nie walczymy z nimi, bo jednak te potwory już po 50 pokoju bardzo dużo nam zabierają tego HP. Teraz nam się niestety nie udało uciec, znowu nam się nie udało. Tu jeszcze lawa, tu weźmiemy sobie to, bo ta pułapka wcale aż tak dużo nie zabierze. Tutaj lecimy, cyk. No i dobra, może zaczniemy tych kluczy używać. Myślę, że to nie jest najgłupszy pomysł, żeby jeszcze tutaj sobie bosika ustać, bo ten bosik będzie dosłownie zaraz. Tu mamy jakiś itemek epicki, którego no sprzedamy, nie? Sprzedamy, nie ma to sensu. Wszystko tu mi się w ogóle nagrywa, wszystko działa. Dobra, gdzieś ostatnio mam taką manię, żeby to sprawdzać, bo strasznie by było szkoda po prostu. Dobra, tu nam się na szczęście udało uciec. No i okej, no niestety mieliśmy debuffa na bossa. W ogóle ten debuff na bossa uważam, że nie powinien działać, bo przez to ci bossowie nam zabierają o wiele więcej HP, a jak mamy na przykład mięśniaczka albo jakiegoś innego buffa, no to on nie działa właśnie na bossów. Więc uważam, że te debuffy na tych bossów, mini bossów bardziej, również nie powinny działać, no ale trudno, jest jak jest, lecimy dalej. Mamy jakąś skrzyneczkę, mamy tutaj klatę, no zawsze mógłby to być na przykład jakiś buffik, nie? No ale trudno, zobaczmy co tu dostaniemy. Podwójne klucze, no to jest git, ale my tutaj za bardzo teraz nie chcemy walczyć. Teraz czekamy na klucznika, dokładniej tego klucznika mamy w tym momencie. I co ja bym chciał? Ja bym chciał chyba teraz 6 kciuków do góry. Mamy mięśniaczki, no i czy my te mięśniaczki chcemy, czy jednak szukamy tych kciuków? Chyba szukam kciuków, mówiąc szczerze, chociaż nie wiem, czy to nam za dużo grzybów tutaj nie wciągnie, bo jednak z tego co wiemy i te mięśniaczki, i te kciuki nie są wcale takie łatwe do znalezienia, więc tych grzybów troszeczkę może iść, ale dobra, zobaczymy. No niestety nie ma, dobra, jak teraz dostaniemy mięśniaczki, znowu to bierzemy, dobra, no trudno. Niestety, myślałem, że te mięśniaczki, w sensie, że te kciuki nam jakoś szybciej polecą, no ale się nie udało. Tu mamy też podwójną możliwość zdobycia kluczy jeszcze przez jeden pokój. Tu to może sobie weźmiemy to, niech będzie na 8 pokoi, nie ma tragedii. O nie, a nie, dobrze, dobrze. Miałem mówić, że zepsułem, ale na szczęście jest mięśniaczek. Tu odwiedzimy, dobra, to jest bardzo dobre, co się teraz wydarzyło. Tutaj sobie wejdziemy, cyk, nie wiem czy to najmądrzejsze, że tą pułapkę robiłem, wchodziłem w nią, no ale trudno. I teraz używamy kluczy, no jakbyśmy dostali jakiegoś heala, chociaż, o, już widzę, że nie. Dobra, no to jeszcze jedno odrodzenie będzie koniecznie, z tego co widzę, chociaż tu nam się jeszcze udało uciec. Tutaj może jeszcze, no tu niestety nie, jakby jakiś buffik nam fajniejszy poleciał, to może. No dobra, to tu giniemy, bo i tak byśmy się musieli na bossie odrodzić, więc nie ma to znaczenia. No i teraz już do końca za klucze i powiem wam, że wyszło git to podejście, wyszło w miarę tanio, nie ma tragedii, więc można powiedzieć, że tutaj opłaciło się w miarę z głową to wszystko robić. Jest dopiero 11 minuta odcinka, 12, więc może jeszcze sobie jedną próbę zrobimy, jeżeli nam oczywiście buty nie polecą, no ale liczę, że nam się uda. Dobra, fidget pokonany, no i zobaczmy, nie będę tutaj spoilerował, nie będę wchodził do eku, klikamy cyk, no i co nam poleci z tej skrzyneczki? Pasek. No co widzowie, 28 próba, 28 podejście. Niestety jak widać w dalszym ciągu nie udało nam się zdobyć bucików. Mamy pasek za 10 baniek. Czy my go chcemy wrzucić do toalety? 7, 2, 5, no nie jest powiedziane, że nam poleci na intę, ale dobra, spróbujemy. No dla zwiadowcy, dobra, to on będzie tam najwyżej. No to możemy wyrzucić, bo i tak nie ma sensu. No i okej, dobra, no to jeszcze jedno podejście. Ostatnie, już totalnie ostatnie podejście na berserku. Tutaj właśnie na... No, to już się nie zaczyna tak dobrze jak ostatnio. Tu możemy sobie tego użyć w sumie. Ostatnie podejście w ogóle w tym legendarnym lochu. No jeżeli nam buty tym razem nie polecą, no to będzie tragedia, nie? Chociaż tu zobaczmy, że strasznie słabe, słabo zaczynamy bardzo, z tego co widzę. Tu w ogóle patrzcie ile debuffów, no ale dobra, trudno. Jeden nam się już na szczęście skończył. 23 miliony nam zabrał. O, zobaczcie, wcześniej nam zabrał 23 miliony, teraz nam zabrał 25. I to jest właśnie takie, taka można powiedzieć sztuczka. Tu to użyjemy klucza, bo i tak mamy debuffa na uciekanie. Poleciała nam broń. Broń to ja bym chętnie zostawił, więc powiedzmy, że te rękawiczki sobie usuniemy, wyrzucimy. Więc to jest właśnie takie, nieraz to potrafi zmylić, nie? Już zauważyłem, że coś takiego jest, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, no ale trudno. Dobra, tutaj mamy cyk, dostaliśmy golda, nie za dużo, bo mamy debuffa, no ale lepsze to niż nic. Mamy jeszcze jakiegoś mięśniaczka, więc używamy jak najbardziej. Tego możemy podnieść, tego sobie robimy cyk, no i dobra, no i teraz już musimy uciekać. No, chyba ostatnio mieliśmy na 19 pokoju. Nam się tutaj po prostu wywaliliśmy się teraz na 16, więc nie ma tragedii. Dostaliśmy bufika. O, tu zobaczcie, czy ja chcę walczyć z tym telewizorem. No spróbuję uciec, dobra, udało się. Nie ma co podnosić tych szkieletów dla golda. Nie ma co w ogóle takich rzeczy robić, bo po prostu my teraz chcemy jak najtaniej to przechodzić. No i okej, lecimy sobie dalej. Dostaliśmy niestety debuffa na 10 pokoi, więc no uciekać totalnie nie ma sensu, przynajmniej na razie. Tylko sobie walczymy. No to nie jest, nie ma tragedii, nie? Bo jakby nie patrzeć, to tutaj
i no i tak walczymy, nie? Więc ten debuff nam wiele nie robi, ewentualnie pod koniec. No ale dobra, teraz mamy bossika, dostaliśmy z niego buciki, no niestety nie o takie buty nam chodzi, no ale co zrobić? Wyrzucamy je, no bo i tak nie ma co z tym zrobić. Tak jak mówię, no już jeżeli chodzi o właśnie takie... można powiedzieć, ile nam zabrało? 29, dobra, to chyba nam się... A, no właśnie o tym mówię. Tu nam zabiera 29, tu nam nagle zabiera 32, mimo że po... Chociaż, no nie wiem jak to działa, nie mam pojęcia, no ale fail, dobra. Lecimy dalej, więc tak jak mówię, no nie o takie buty nam chodzi i ewentualnie nasi pachołkowie, no to już mają tutaj totalnie wszystko wymienione. No wiadomo, że to nie są wszystkie legendarne itemy, tylko tutaj niektóre jak nam poleciały. No ale jednak jak nie legendarne, to zwykłe, no i są tutaj bardzo dobrze ubrani, więc już oczekujcie na odcinki z klikania lochów, no bo wiadomo, że tutaj na prawie każdej naszej postaci się przebraliśmy, mamy te nowe legendarki i tak dalej, nowe bronie też nasi pachołkowie mają, więc wydaje mi się, że będziemy tutaj na każdej postaci mogli podziałać, jeżeli chodzi o lochy. Dobra, mięśniaczka jak najbardziej bierzemy, także po prostu wyczekujcie, bo już niedługo będą właśnie z łowcy, z berka, z paladyna, z wojownika przede wszystkim, bo też tam się myślę, że podkoksiliśmy, myślę, że jakieś lochy będziemy w stanie zrobić. Także oczywiście po tym legendarnym lochu kilka dni standardowo wlecą właśnie tego typu odcinki, chociaż na razie będę się chciał skupić właśnie na tym W50, to też jakby wiecie sami, że póki ten hype jest na to W50, to będę chciał to ciągnąć, no a jak się już później skończy, wiadomo, jak z każdym nowym serwerem, prędzej czy później hype na ten serwer się kończy, więc wtedy będziemy działać coś innego. Dobra, jak to tu wygląda? Tu sobie zrobimy, spróbujemy unik, nie wiem czy się uda, dobra, udało się, tu nas chyba pułapka zabije, więc musimy tutaj liczyć na unik, no ale się nie udało, dobra, kolejne odrodzonko, no widzimy, że to już nie jest taka fajna próba jak ta ostatnia, no ale trudno, co zrobić. Tutaj mamy jeszcze bossa, więc okej. Tutaj mamy tego, dobra, dropną nam jeszcze kluczyk z niego, tutaj nam dropną jeszcze kluczyk, tu możemy iść tu, no ja tutaj się staram wyciągnąć jak najwięcej. Dobra, tu spróbujemy uciec, mam nadzieję, że się uda, nie udało się, dobra, tragedia, niech będzie tak. Ten nam zabrał prawie całe HP, no i okej, lecimy teraz tu, lecimy tu, udało się uniknąć. Tu jeszcze się może uda, no nie udało się, dobra, czyli tak, cyk. No i teraz już używamy kluczy, no tych kluczy nie mamy jakoś wcale dużo. O, dostaliśmy kciuszka na 3, więc to jest git. Dobra, tu prawie bym poszedł w prawo. Oj, nie chciałem tak zrobić, skipnąłem przypadkiem. No i okej, szukamy jakiegoś bufika, który nam się przyda. Tu ostatnio mi ktoś pisał w ogóle, że jak mam kciuka w górę na 3 pokoje, to po co szukam na 6 i tak dalej. To pod ostatnim odcinkiem właśnie z legendarnego lochu, no szukam po to, żeby mieć na 6 zamiast na 3, nie? Jak już nam się trafia ten kupiec. Kupiec wiadomo, że jest tam w co określoną tam ilość pokoi i tak dalej, więc wiadomo, że on nie jest cały czas. No to jednak szukam po to, żeby właśnie mieć tego kciuka dłużej, nie? To jest jakby, wydaje mi się, logiczne. Dobra, no nie mam za dużo tych kluczy, to nas może zgubić, powiem wam szczerze. No ale okej, lecimy dalej, tutaj sobie używamy. Tu niestety dostaliśmy debuffa nieprzyjemnego dla nas. 5 kluczy nam tylko zostało. Tutaj lecimy cyk, tutaj niestety nic. No tutaj strasznie słaby pokój, więc użyjemy klucza. Tutaj znowu, no liczyłem, że jakiś buffik nam fajny wpadnie, no ale tu widzimy, że nic. Dobra, no i chyba będziemy musieli trochę powalczyć, przynajmniej delikatnie, dlatego że okej, mamy kciuka, to nie jest najgorsze. Dlatego, że no musimy mieć na pokój z klucznikiem przynajmniej 4 klucze, nie? Żeby te bufiki sobie jakieś tam kupić. Okej, tutaj cyk, no i okej, mamy 4 klucze, mamy też bossa, przedostatniego, minibossa w sumie ostatniego, przedostatniego generalnie. No i dobra, zobaczcie, w ogóle 48 milionów złota, sporo leci tego golda, jak na to, że to już jest ta próba. No ale mniejsza z tym, okej, tu sobie możemy wejść cyk. O kurde, tutaj no to ja użyję tego klucza, niech będzie. No i lecimy dalej, tutaj sobie spróbujemy dokładnie dropnąć kluczyk, no i mamy klucznika. Okej, jak to tu wygląda z tym klucznikiem? Oby nam, okej, mamy tego kciuka, to nie jest najgorsze, troszkę tu powalczymy, powiem wam. No tu niestety się nie udało, żeby nam, okej, ze skrzynką możemy powalczyć, chociaż ze skrzynek to i tak nam nie drobią klucze, tylko itemki, no ale trudno, jeszcze możemy raz zawalczyć, ale w sumie nie chciałem. Tak, okej, niech będzie tu, cyk. No i mamy 4 klucze, mamy również 86 komnatę, jeszcze raz ewentualnie się będziemy mogli odrodzić, zobaczymy jak to nam pójdzie. Tu w miarę fajny bufik, ale bez żadnego tam szału, powiedzmy. Dobra, znowu, no tutaj strasznie słabiutki, więc okej, zrobimy to w ten sposób, tu spróbujemy uniknąć. On jest w ogóle na 4 pokoje, aha, dobra, czyli ja już mam tak. A, chociaż no w sumie mam tego bufa, żeby te pułapki nas nie drasnęły, więc to jest w miarę okej. Tu spróbujemy jeszcze uniknąć, dobra, no strasznie fartem to wszystko lecimy. No i teraz mamy cyk, cyk, no i dobra, no i teraz no odrodzić się jeszcze raz chyba będziemy musieli, tak mi się wydaje, chociaż zobaczcie, jak my
tu idziemy, 97, tu jakby nam się udało się, okej, okay. No i co? No i udało się, dobra, to nie musimy się jeszcze ani razu odradzać, już mamy bossa i raczej go zrobimy, dokładnie. Dobra, no i co, widzowie, buciki czy nie buciki? Piszcie w komentarzach, co myślicie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, już mamy prawie 20 minutę, no i okej, okay. Otwieramy, no i zobaczmy, proszę, żeby to były buty, no naprawdę, no 29 podejście, co... Dobra, no co? Co wam mogę powiedzieć, widzowie? No niestety, nie dostaliśmy legendarnego. Co tu, jakie tu w ogóle buty by pasowały, żeby jakoś się do tego setu? No tragedia. Nieładny jest ten secik, no ale będziemy musieli chyba tak popierniczać, no bo co innego zrobić? No wiadomo, no to nie dam. Chociaż no pancerza byśmy mieli na plus, statystyk też zawsze trochę na plus. Wiadomo, że tu nie są tam jakieś nie wiadomo jakie ilości wielkie. No ale lepiej by było te buty mieć niż nie mieć. No ale no tragedia. Strasznie, strasznie tutaj słabiutko, jeżeli chodzi o no szczęście nasze, nie? No bo 29 pod odejść tutaj jednak bez tych bucików. Nie planuję już w ogóle więcej tutaj grzybów wydawać i tak już poszło za dużo zdecydowanie. Możemy w sumie dać to do toalety, wiecie, bo tu nam może powiedzieć, o, na przykład właśnie dla zwiadowcy, co jest jak najbardziej git. Jak zamienimy sobie tu, to i tak mamy bonus z run, więc wystarczy, że to ulepszymy razy 2. Tu mamy 75%, tu mamy 15%, dobra, czyli klikamy odzysk, dajemy temu, no i jest w miarę git, okej. Okay, no tak to wygląda, czyli co, no niestety nie mamy butów, nie udało nam się zrobić, a szkoda, no ale jak nie teraz, no to w następnym legendarnym lochu to nie jest tragedia. Najważniejsze, że mamy broń. Broń jest tak naprawdę, no najwięcej daje, nie? Jeżeli chodzi o te legendarne lożki. No i okej. Okay. To by chyba było na tyle. Pożegnanie legendarnego lochu wyglądało w następujący sposób. Kolejny, tak jak mówię, pewnie będzie jakoś na jesień w okolicach Halloween, tak jak ostatnio. I co, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, niestety się nie udało zrobić, no ale co, co mogę poradzić, to by było na tyle, także zostawiajcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, tego kciuka zostawcie, bo mi smutno jest, że nie mam nowych butów na berku, aby się przydały, więc możecie chociaż kciuka zostawić, żeby mi tak smutno nie było, subskrypcję z dzwoneczkiem, pamiętajcie i mówcie, że, pamiętajcie, że dzisiaj o 18 bardzo możliwe, że będzie streamek właśnie na moim kanale na Twitchu, więc możecie tam zajrzeć, nie obiecuję, że na 100%, ale bardzo możliwe. I co więcej, i chyba tyle tak naprawdę, chyba wszystko wam powiedziałem, czyli subskrypcja, kciuk w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i to wszystko. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!